Niezły cios, wielki D! To na razie! No to do jutra! Znowu daliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, buuu! Ale o czym ty mówisz? Hej! Co? Co robisz? Nic nie robię! O nie! Zrób coś! Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nikodem, a to jest pierwszy odcinek z gry Harry Potter i Zakon Feniksa. Mam nadzieję, że przy tej serii będziemy się dobrze bawić. Patronum! I będzie bardzo fajnie. Dreźli rzuca czary w obecności Bugola. Tylko w proroku. Potter głupoter. O nie, już szkalują Harry'ego. O nie. Za głupole. Że co zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona. Chłopiec, który kłamie. Więc zakonowi udało się bezpiecznie ciebie sprowadzić. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Ta, dzięki, Tonks. Witam na Grimald Place numer 12. Ale Syriusz ma stary głos. Taki starczy. To tajne stowarzyszenie tych, którzy walczyli z Voldemortem. Oprowadzę. Syriusz to ma taki głos, jakby miał tutaj 50 lat. Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. Pomógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, Harry. Już nie jesteś u Dursleyów. Możesz używać magii. Polecam ci akcjo i Mówi się akcjo! Ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. Najpierw poćwiczmy akcjo. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Najpierw musisz wycelować w krzesło. Następnie ruszaj różdżką jak ja. I powiedz akcjo. Akcjo. Ej, ale zaraz. Akcjo. To jest... Przecież... Pokaż mi jeszcze raz. Przecież magii poza szkołą nie można używać, nie? Teraz tylko pokaż jeszcze raz, Ginny. Fantastycznie, Harry. Akcjo. Dobrze, Ginny. Wspaniale. To powinno pomóc. Może zdążę... Akcjo jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj... Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak. I powiedz, zawsze mnie ciekawiło, jakie jest zaklęcie właśnie do odpychania. Depulso. Teraz już wiem. Depulso. To jest to. Dobrze jest porzucać trochę zaklęć dla odmiany. No ale poza szkołą nie można nieletnim. Halo, Syriusz, co ty robisz? Więc mamy przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się. Dobra. Akcjo! Muszę aż podkładkę trzymać. A możemy chodzić, no to luz. Już? O. Dzięki. Może mama przestanie wybierać. Super. Widziałaś Rona lub Hermionę? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdźmy ich. Na razie, Ginny. Jak Chulo. Wam idzie? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Dursleyów. Dursleyów. Znał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Dursleyów, może to by się nie stało. Hermiono,
Tobie Molly też wymyśliła jakąś pracę? Mam to naprawić. Wszyscy ci pomożemy. Ja nie mogę się przyzwyczaić do głosu Syriusza. Patrz i ucz się. Celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja i mówisz reparo. 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 Świetnie. Naprawmy kolejną rzecz. Dobrze. Ta dziura wygląda lepiej niż kiedyś. Ta dziura, a ja talerze naprawiam. Świetnie. Dalej, Hermiono, posprzątajmy to miejsce i może wtedy Molly nie będzie się do mnie przyjść. Pozwól, że ci pomogę. Nie trzeba, Syriusz, naprawdę nie trzeba. Dobrze. Może stworek nie daje rady. Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest stworek? Kiepska wersja skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Hermiona ma jakieś trójkątne decyzki. Dobra, przepraszam. Tak, dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem rektora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie. W Hogwardzie! Więc ci pomożemy. Wingardium. Syriusz powiedział w Hogwardzie, o nie! Podnoszenia, patrzcie uważnie. Celuj różdżką w ubrania i potem ruszaj super tak jak ja. Wingardium Leviosa. Wingard Leviosa! Wingard! Aby wrzucić ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. Dobrze, Syriuszu. Wingardium Leviosa. Wingard Leviosa, Wingard. Wingard Leviosa. Dobre zaklęcie. Czyż, Ronaldzie, masz mało tych rzeczy. Dobre zaklęcie. Nawet Ron się nauczył, patrzcie. Masz to. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. Wingard Leviosa! Kabum! Dobrze. Dobrze jest. Spakowaliśmy Rona. Skąd się tyle tego bierze? Wingardium Leviosa. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy i do trzymania skarpetek Rona w bezpiecznej. Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Trzymania skarpetek Rona w bezpiecznej odległości. Z przyjaciółmi. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. A właśnie jak tak ten, nie? Dobry wieczór. Było to Wingardium Leviosa, to oglądałem ostatnio Lego Batman i tam był Voldemort i on wrzucał Wingardium Leviosa na wszystkich, nie? Albo tam było też takie fajne zaklęcie. Akcjo... Akcjo burza z błyskawicami. To było pięknie. Będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort. Musi co słyszysz? Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Shh. Koniec spotkania. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie. Myślę, że to mamy. Cokolwiek to jest. No. Harry Potter. Prawie jestem. Już prawie... Jestem, Harry! Sala 10? Cały Wizengamot w sprawie użycia magii przez nieletniego. Cisza, cisza! Kto jest za uznaniem winy? Potter unika kary, no tak.
Czarodziejski zderzył. O nie, Umbridge. Nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Umbridge, która... Dziękuję, dyrektorze. Minister magii zawsze... Różowa landryna. ...że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu postępowi. To znajoma Knota. Była na przesłuchaniu. ...między nowym i starym. Musimy zachować... To był stek bzdur. ...wśród tych bzdur ważne rzeczy. Ta, ważne. Dziękuję, profesor. Co ministerstwo ma do tego? Ja pierdzielę. Wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. No, to chyba na tym skończymy dzisiaj. O, i ta muzyczka z pierwszych części gry. Z pierwszej części, no, Harry'ego Pottera, nie? Zgrywa się. Nie wiem, czy w Księciu Pukwi, nie pamiętam, czy było. Słuchaj, czy była ta muzyka. Ron, gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie. A Ron nie jest podobny do siebie. Pewnie masz rację. Ron mi kogoś przypomina. Z innej bajki, czy z czegoś tam. No dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. W każdy poniedziałek o 18:00 Harry Potter i Zakon Feniksa. Nagrywam to w sobotę, więc jestem świeżo po obejrzeniu filmu właśnie, więc spoko. No ale dobra, moi drodzy, jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić suba, oczywiście skomentować, a ja zabieram się do montowania. Trzymajcie się, na razie, cześć. Nie!